Dzień dobry. Ja sobie zadałem, jak miałem tutaj przyjechać, takie trudne zadanie jako wikipedioholik i człowiek kompletnie uzależniony od tego. Zadanie, żeby zniechęcić państwa do używania Wikipedii. I zacząłem się zastanawiać, jakie są tego argumenty, dlaczego nie powinniśmy korzystać z Wikipedii. I wyszło mi przede wszystkim, po pierwsze, że to jest projekt, który nigdy nie miał prawa się udać. Bo jeżeli weźmiemy sobie historię tej wielkiej sieciowej encyklopedii, to ona powstała w czasach jeszcze zeszłowiecznych, kiedy dwóch panów prowadzących portal internetowy miało już na tyle kasy, że stwierdzili, że w zasadzie można by coś jeszcze innego zrobić i wymyślili, że zrobią internetową encyklopedię. Ona się nazywa Nupedia. Mieli to zrobić tak, jak robili to wielcy encyklopedyści. Różnica polega tylko na tym, że zamiast pisać ją i wydawać na papierze, to stwierdzili, że będą ją wydawać w sieci. No więc zaczęli zbierać ekspertów, tak jak to w normalnej encyklopedii być powinno. Pozbierali, ustalili, zrobili 7-stopniowy poziom, 7 stopni zatwierdzenia treści, żeby te wiadomości, które tam są, były absolutnie wiarygodne. Zrobili tą encyklopedię, no i już po roku mieli chyba z 7 haseł zatwierdzonych. No właśnie, to trochę tak nie bardzo się daje używać tego, prawda, w żaden sposób. Ale zupełnie przypadkiem, przy okazji, okazało się, że po to, żeby ci eksperci mogli ze sobą rozmawiać, komunikować się i szybko coś robić. Okazało się, że takie oprogramowanie, które się właśnie szybko daje ze sobą informacje wymieniać. I ten produkt uboczny zupełnie okazał się być dużo ciekawszy od tego produktu głównego. I w 2001 roku powstała pierwsza Wikipedia w języku angielskim. I naraz się okazało, że mamy narzędzie, którym każdy może coś próbować zrobić. Usiąść, napisać jakieś hasło. No właśnie, jak to jest? Każdy może tak sobie usiąść i napisać i może zmienić dowolny sposób treści i robić wszystko, co tylko mu się podoba. No to się przecież kupy nie może trzymać. Tak? Jak może być, żeby korzystać z encyklopedii, którą piszą gimnazjaliści, to jak dobrze pójdzie, a czasem ludzie z podstawówki. No to się nie może udać. No więc to się tak strasznie nie udało, że Wikipedia jest w tej chwili 6. najczęściej odwiedzaną stroną na świecie. Ma, jak ostatnio patrzyłem, jakieś 2,5 miliarda edycji wykonanych przez różnych ludzi. W samej polskiej wersji jest 1 milion tych strasznych haseł napisanych przez dzieci. I to się nie może, to naprawdę się kupy nie trzyma. Drugą straszną rzeczą, która tam jest, oczywiście... Co jest z tą Wikipedią, tak jak tutaj mówiliśmy, ja rzeczywiście o 5 rano edytowałem hasła w Wikipedii, pisząc moją pracę na MBA-a, po prostu po to, że tak jak mówili tutaj poprzedni prelegenci, trzeba ćwiczyć mózg i nie można siedzieć całą noc i pisać mądrych regułek, czasami co pewien czas trzeba mózg oderwać i sobie wyresetować, więc to była taka moja odskocznia na dwie strony, trochę pracy tego, co musiałem, a trochę tego, co chciałem, więc to rzeczywiście tak działało i to jest kolejny powód, dla którego nie powinno się używać Wikipedii, bo tutaj dokładnie można odnieść to, co było napisane w latach 80. zeszłego wieku. Była taka gra, nazywała się Mastermind i tam na pudełku było napisane: uwaga, ta gra wciąga. Z Wikipedią jest dokładnie tak samo. Nie można jej używać, bo jak się już raz zacznie używać, to nie można przestać. To jest po prostu coś, co jest niesamowicie uzależniające. A jak się pomyśli, że tą pracę, którą się wykonuje, czytają miliony ludzi i wszyscy z niej korzystają, to jeszcze bardziej wciąga. I rzeczywiście jest to jest kolejny argument, żeby tego nie robić. Jeszcze większym wariactwem przy robieniu tej encyklopedii internetowej było to, że w tamtych czasach wydawało się, że takie
encyklopedie jak Britannica, jak Brockhaus niemiecki, czy chociażby polska encyklopedia PWN-u wielka, którą ja jako dziecko uwielbiałem po prostu czytać. Znaczy wybierałem sobie losowy tom i losowe hasełka z tej encyklopedii i sobie czytałem. To jakoś widać tak mi chyba zostało do tej pory. No i przecież w takiej encyklopedii porządnie napisanej przez ekspertów to jest na pewno dobra i pełna wiedza. No więc właśnie, jak się tak teraz popatrzy na encyklopedię taką papierową, bierzemy encyklopedię, otwieramy jakieś hasło i tam jest napisane, tak? Adam Mickiewicz, urodzony tu i tu, napisał to i to, kropka. Dobra, to tak, po pierwsze to nie wiadomo, kto to w ogóle napisał. No zakładamy, że jest jakiś zespół redakcyjny, ktoś coś robił, pewnie ktoś to sprawdził. Ale nie wiadomo też, czy ten ktoś to sprawdził, z jakich źródeł korzystał i kiedy on to w ogóle napisał i na kiedy ten artykuł jest aktualny, bo jak wiadomo, proces tworzenia papierowej encyklopedii, to zanim się go wydrukuje, to jeszcze mogło być 20 lat wcześniej. No a w takiej Wikipedii to tak, nie tylko, że wiemy, kto to hasło napisał, bo każdy może sobie w historii sprawdzić, to do tego jeszcze będzie napisane, z jakich źródeł korzystał, bo tam będą przypisy i on powie, co jest i na pewno... I o dziwo będzie można do tych źródeł zajrzeć i zobaczyć, dlaczego w haśle jest napisane to, a nie co innego. A jeszcze najgorsze jest to, że jeżeli będziemy pisali o czymś, co się dzieje teraz albo o osobach nam współczesnych, to ta encyklopedia będzie aktualna na każdy dzień, jaki jest. I nie trzeba będzie czekać na następnych 6 lat na wydanie kolejnego tomu, tylko już będzie. A aktualność danych potrafi być taka, że zwłaszcza to bardzo ciekawie widać na przykład na hasłach sportowych. W hasłach sportowych albo o różnych popularnych teleturniejach czy tego typu rzeczach, jak na przykład nie wiem, konkurs Eurowizji i tak dalej, dane są aktualne na ostatnią minutę. To znaczy, jeżeli nie wiem, wychodzi piosenkarz i śpiewa i za chwilę podają jego wyniki, to te wyniki zwykle w 15 sekund później już można znaleźć na Wikipedii. Straszne zupełnie, proszę Państwa, to naprawdę uzależnia. I co więcej, one jeszcze będą wiarygodne, bo właśnie będzie powiedziane, skąd to wszystko jest wzięte. Tak? To tak nie może być, żeby to tak szybko zupełnie chciało sobie działać i funkcjonować. A więc następna rzecz to jest to, że rzeczywiście ta encyklopedia nie może być dobra właśnie również przez to, kto ją pisze. Ja akurat tutaj przyjechałem z dwudniowej konferencji wikipedystów w Gdańsku, więc po prostu jeszcze mnie wszystko boli po 2 dniach gadania z ludźmi. I ci encyklopedyści potrafią wyglądać tak, że przy jednym stole albo przy jednym gdzieś na korytarzu stoi sobie prawie 90-letni pan, obok niego stoi pan profesor i 13-latka. I oni tak stoją i dyskutują o zawartości merytorycznej haseł w Wikipedii przez 5 godzin między sobą, kłócąc się na argumenty. No to jest w ogóle niemożliwe, żeby takie coś funkcjonowało przecież. A taka jest prawda. Tak? Tak to właśnie działa. I to, co jest jeszcze straszne w tej Wikipedii, że jak się już bardzo chce z niej korzystać i chce się tam coś pisać, to można. Ja zacząłem pisać w roku 2006, czyli to już będzie ładnych parę lat. Podobnie jak wszyscy zupełnym przypadkiem, tak, bo gdzieś zajrzałem, czegoś nie było. Ostatnio słyszałem takie właśnie hasło, bardzo mi się podobało, że w momencie kłótni jeden z dyskutantów mówi do drugiego, jak mi nie wierzysz, to daj mi 10 minut i sprawdź na Wikipedii. Ja mniej więcej zrobiłem taki numer w 2006 roku w trakcie dyskusji sieciowej. Okazało się, że nie ma opisu bardzo specyficznych rodzajów żaglówek. Nigdzie nie można było widać. Hasło znalazłem w Wikipedii niemieckiej, więc je przetłumaczyłem i 5 minut później użyłem jako argumentu w tejże dyskusji, żeby pokazać, że proszę, no takie coś jednak istnieje. Tak? Także no, to jest przecież zupełnie nieprofesjonalne podejście, żeby można było tak sobie od razu wszystko zmieniać. I do tego jest jeszcze najstraszniejsza rzecz, dlaczego tego się nie powinno robić, bo tam jak się wejdzie, to jest takie coś, co się nazywa 5 filarów. Takich strasznych zasad, które zmuszają wszystkich do tego, żeby się tego pilnować. I taką podstawową jedną zupełnie zasadą to jest zasada weryfikowalności. To znaczy, że nie można sobie czegoś napisać, czego nie można sprawdzić w źródłach. I to jest właśnie ta straszna różnica w stosunku do papierowej encyklopedii, gdzie zazwyczaj nikt nie wie, skąd te dane zostały wzięte.
A potem przychodzą jacyś różni naukowcy, ludzie, którzy właśnie mówią o tym, że człowiek się całe życie uczy i tutaj to też wychodzi, ale potem robią takie porównanie. Zrobiono kiedyś naukowe porównanie Encyklopedii Britannica, a potem rok później niemieckiego Brockhausa z Wikipedią. No i straszne, proszę Państwa, się okazało, że niestety, ale ta super hiperencyklopedia pisana przez super hiperfachowców, naprawdę bardzo dobrych i zaangażowanych encyklopedystów, ma dużo więcej błędów merytorycznych w hasłach niż ta pisana przez gimnazjalistów i innych wariatów podobnych do mnie. Już nie mówiąc oczywiście o aktualności haseł, bo tego nie można porównać do wiadomo, że tam były czasami w hasłach informacje sprzed 10 lat, bo nikt ich nie zaktualizował, a w Wikipedii było od razu. No i ta straszna Wikipedia niestety zabiła te duże encyklopedie. One już niespecjalnie chcą się wydawać, bo nikt nie chce wydawać kilku tysięcy dolarów tylko po to, żeby postawić sobie 15 tomów na półce. Aczkolwiek czasem może się to przydać. Także jak widać, jest wiele powodów, żeby Wikipedii nie używać, nie wciągać się w to wszystko i przede wszystkim nie próbować tego robić, jeżeli nie chce się całe życie uczyć. Bo tak naprawdę to, co jest najfajniejsze w tym wszystkim, to oprócz tego, że komuś można dać wiedzę i skorzystać, to przede wszystkim na tej wiedzy najbardziej skorzystałem ja. Czyli to, co mówiono tutaj wcześniej o ćwiczeniu umysłu, o ciągłym uczeniu się, to dla mnie pisanie haseł to jest przede wszystkim ciągłe uczenie się, ponieważ ja zwykle piszę o czym nie mam zielonego pojęcia. Takie największe chyba rzecz, którą zrobiłem, to był kiedyś napisałem jeden artykuł o bankach czasu. Na takich instytucjach, gdzie ludzie jedni drugim pomagają, innym czasem się wymieniają, fryzjer kogoś ostrzyże, stolarz komuś zrobi stół i tak dalej. Napisałem ten artykuł na podstawie źródeł z internetu. No i co było strasznego? No oczywiście w tym artykule były linki do innych artykułów, których jeszcze nie było. I tą metodą przez następny tydzień napisałem chyba 45 artykułów, ucząc się przy tym i dowiadując rzeczy, o których nie miałbym zielonego pojęcia, że takie rzeczy funkcjonują nie tylko na przykład w krajach trzeciego świata, co jeszcze mniej więcej wiedziałem, ale się okazało, że funkcjonują w Polsce, funkcjonują w Stanach, funkcjonują w Szwajcarii i tak dalej. Więc tak na koniec, jeżeli nie chcecie się cały czas uczyć, jeżeli nie chcecie pomagać innym, to nie róbcie tego w tej Wikipedii, ale ja myślę, że jednak warto byłoby się do tego dotknąć, skorzystać, a za chwilę wciągnąć się i pomagać innym przekazywać wiedzę.